Zaczęło się od dziecka pod choinkę. To był rok 93, gwiazdka. I anons wieczorzy wybrzeża. To był wieczór wybrzeża. To, ta, to pismo, gdzie był spory autykur, aut, artykuł i napisem Dziecko pod choinkę. Kto weźmie tak? No, i pojechałam, pojechaliśmy. Nas, nas od razu rzuciło, ponieważ ja dużo pracowałam z młodzieżą. Zawsze, od początku. Wie pani, Warszawa raczej miała pod tym względem inne podejście do, do młodzieży niż, niż poszczególne województwa. No, i, i uważałam, że nawet takie anons to jest. Ja bym nawet nie napisała psa pod choinkę, bo, bo to nie to. A tutaj dziecko pod choinkę, no to yy, dziennikarz, który to napisał, to, to właściwie powinien wrócić na studia. Nie wiem, jak to dalej będzie. Przywieźć dzieci na pewno nie będę mogła jeszcze teraz na Wielkanoc, mimo że ja składałam preliminarz już z prośbą o pieniądze na Wielkanoc na przyjazd. Ale z tego co widzę, to się nie uda na Wielkanoc przywieźć. Natomiast bardzo bym chciała chociaż na sierpień. Bardzo bym prosiła o ten 1%, bo to jest bardzo ważne, bo wie Pani, ja za zeszły rok miałam. Jeszcze nie mam bilansu zrobionego, więc jeszcze nie mam dokładnie ściągniętego, ile tam jest, ile było z tego jednego procenta w tym roku. Ale. No, nie przekracz... W pierwszym roku tylko jak był 1% wprowadzany, to miałam prawie 30 tysięcy. A potem to już w granicach, no, jak było 10 tysięcy, to już było bardzo dobrze. A w zeszłym roku miałam chyba 7 z groszami.